3. Po szóstej walce przeszedł Mann pod skrzydła grupy Sauerlanda. No i na dzień dobry mierzył się z doświadczonym Valerem Brudowem. Oczywiście Brudow jest dawno po swoim prime, przegrywa ze wszystkimi, no ale to zawsze jakiś test. Ta walka odbyła się na gali Pulev-Chisora. No i Mann oczywiście wygrał. No i zobaczymy, ciekawa sprawa, jak się dzisiaj zaprezentuje. Mann pochodzi z Kazachstanu, natomiast na co dzień mieszka i trenuje w Hanowerze. Dodajmy, że również Hart, który występuje w barwach niemieckich, nie urodził się w Niemczech, pochodzi z Armenii. No tak, wiele widzieliśmy takich historii, mięściarze z biednych krajów boksują pod flagą niemiecką, bo tam jednak mogą liczyć na dużo lepsze życie. Jak na razie widzimy same lewe proste z jednej i z drugiej strony. Teraz mocniej zdecydował się zaatakować Hart. Ja myślę, że to może być dobra walka. Tutaj też jako zawodnik Sauerlanda pewnie na pewno pewne względy sędziów być może będzie mógł liczyć Mann. Natomiast zawsze takie, no powiedzmy, nazwijmy to niemiecko-niemieckie pojedynki mogą być bardziej obiektywnie oceniane. Obaj na pewno dobrze wyszkoleni technicznie. Miejmy nadzieję, dobrze przygotowani do tej walki, więc oczywiście może być co oglądać. No ładnie teraz w tempo uderzył prawym podbródkowym Mann. Lepsze warunki fizyczne, 185 cm wzrostu, wyraźnie wyższy od Harta. Obaj potrafią uderzyć. Przypominam, Mann 7 z 10 zwycięstw odniósł przed czasem. Hart z 15 wygranych, 11 przed końcowym gongiem. Powiedziałbym, że obaj z takim sporym respektem dla siebie walczą. Tak, zagadką mogło być też to, jak sobie Mann poradzi na dłuższym dystansie, bo 10 minut jeszcze nie boksował, chociaż już kilka walk miał zakontraktowanych na 8, więc no dwie rundy to nie jest aż taka wielka różnica, ale jak już ktoś jest zmęczony pod koniec walki, to każda runda wydaje się naprawdę ciężka do przejścia. No, przed chwilą przyniosło dobre skutki wyszkolenie techniczne Harta. On dyżył prawą ręką na blok i natychmiast zszedł unikiem w prawą stronę i bardzo dobrze by Mann po tym, jak przyjął to prawe uderzenie na gardę, natychmiast wystrzelił naprawdę soczystym lewym sierpowym, więc gdyby został w miejscu Hart, mogłoby się to dla niego źle skończyć, a tutaj już widzimy, że Mann bardzo pewny siebie. No tak, ale też pokazał tę pewność siebie chwilę po udanych akcjach Harta, więc no, może tak po prostu chciał siebie pocieszyć, pokazać, że się nie stało, że całkowicie panuje nad sytuacją. No, ale ta runda rzeczywiście chyba w wykonaniu Manna lepsza. Na pewno była aktywniejsza. A to jest ta sytuacja, o której mówiłem. Kiedy właśnie przestrzelił lewym sierpowym Mann, dlatego że od razu po swoim uderzeniu Hart zszedł unikiem. Mann nosi przydomek ringowy Piorun. I stąd pewnie ta piosenka, którą znamy głównie po wyjściu do ringu Diabła Włodarczyka, no ale wielu pięściarzy na świecie wybiera sobie ją do wejścia do ringu. To prawda. No ładna akcja, mówi się prosty. Tylko w walce z danym Greenem Diablo nie mógł wychodzić do tego otworu. Chyba w Australii to jest zabronione. Żeby to ACDC wychodzi, bo wszyscy by do tego wychodzili.
Prawy prosty Harta szedł u nas chroniona. No ale nie wstrząsnął tym lepszym zawodnikiem. Prawy prosty, lewy na tłum, mana. Odpowiedzi Harta są rzadsze, no ale takie solidne, mocne. Dużo bije na korpus, a teraz ładnie zaatakował bezpośrednio prawym prostym, teraz ponowił prawym krzyżowym. Będzie musiał się Man tutaj mieć na baczności. Tak, na pewno musi cały czas boksować na pełnej koncentracji, bo przeciwnikom jest sporo. Tak, ja myślę, że Hart tutaj ma swój pomysł na to, jak wygrać tę walkę i myślę, że to właśnie będzie próba złapania Mana na jakimś błędzie w obronie. W którymś momencie może rękawica nie wróci do gardy i to będzie ta chwila, na którą czeka Hart. Nie sądzę, żeby on tutaj chciał kombinacjami rozbijać gardę rywala, tylko właśnie poczeka na jakąś kontrę, jeden taki cios, który może zmienić obraz walki. Może nawet ta przegrana z Diablo Włodarczykiem mogła dodać mu trochę pewności siebie. Oczywiście uległ wtedy na punkty, natomiast no, przetrwanie dystansu z Diablo mimo wszystko może dodać właśnie pewności siebie. Może, tym bardziej, że sprawiał sporo problemów naszemu byłemu mistrzowi. No a Artur Mann na pewno nie ma w swojej karierze takich przeciwników, jeszcze do tej pory nie miał. Przed chwilą przyjął lewy sierp na szczękę. Tak, to będzie trudny pojedynek dla Artura Mana na pewno. Chyba jednak szczelniejszą obronę ma Hart, tak mi się wydaje. I wizualnie większą siłę ciosu. Trafia rzadziej, ale jak już trafi, to te ciosy wyglądają na mocniejsze, chociaż jak jest w rzeczywistości, to nie wiem. Hart motywowany do agresywnego boksowania. No, ma takie zrywy, że idzie do przodu kilkoma ciosami. Często trafia, no ale jednak przez większą część rundy to Man jest taką stroną atakującą, idącą do przodu. No, a przed chwilą się pokazało, że Hart też będzie musiał uważać na to, żeby ta lewa ręka wracała. Skarcił go takim krótkim prawym Man. No nie pozwala tutaj żadnej akcji przygotować Manowi Hart w trzeciej odsłonie. Tak, kiedy Man czeka na odpowiedni moment na zaatakowanie rywala, to Hart wychodzi z kilkoma ciosami. Nie pozwala mu za długo myśleć. No i powoli zaczyna go spychać do linii. Ta runda jak na razie dobra w wykonaniu Harta.
Stop! Stop! Watch your heads, okay? Box! Tutaj przypomniał pięściarzom sędzia, by uważali na zderzenia głowami. No tak, w tej rundzie zdecydowanie Hart z inicjatywą. Nic tutaj może wielkiego nie zrobił, natomiast powiedziałbym, że jest w każdej akcji pół kroku przed manem. Tak, to pewna dobra runda w jego wykonaniu, chociaż tutaj dał się skontrować. Ładnym prawym prostym na szczękę, po prostu rywal złapał go. No ale teraz mocno, dwa razy prawą ręką trafił Hart. No, ta randa musi być jego. Man ucieka, chowa się za gardą. Wydaje mi się, że odczuł te ciosy. Tak, ten dwa miał prawo odczuć. No, prawy na prawy, niebezpieczne to było. Ale Hart był szybszy. No tak, to jest sposób, w jaki Hart powinien boksować. Pytanie na ile rund ma siłę, żeby tak cały czas nacierać. I czy Man rzeczywiście będzie zachowywał się tak jak w tej rundzie, czy nie zmieni czegoś, co by pokrzyżowało plany Harta. No to będzie właśnie bardzo dobry test dla niego. Powiedziałbym, że pewną część planu na pewno Hart wykonał, bo wydaje mi się, że lekko stracił rezon Man, już nie jest taki pewny siebie. Ale właśnie na tym polega cały numer, żeby przystosować się do takiej sytuacji i coś zmienić. Na pewno musi być bardziej agresywny Man. No i on musi zaczynać akcję. Tak, tak. Dopóki to robił, to ta walka wyglądała dla niego inaczej. Tutaj już zaczyna się jakaś opuchlizna przy prawym oku, no ale jak na razie nie jest to niebezpieczne. Czwarta runda. Na razie pojedynek, można powiedzieć, bez jakichś zaskakujących zwrotów akcji, ale myślę, że interesujący i dobrze się to ogląda. Widać, że Hart dobrze się czuje w półdystansie. Cały czas dąży do tego, żeby ze swoim rywalem prawie stykać się głowami i tam pracować. Natomiast dla Mana lepiej, żeby trzymał tę walkę na dystans. Teraz, że ma zasięg, lepszy zasięg wzrostu, zasięg rąk, przewagę wzrostu. A dwa, że jednak w tym półdystansie otrzymuje więcej czasu. No tak, no ale walcząc w ten sposób, on musi uruchomić lewy prosty, bo tutaj w ogóle nie zadaje tego ciosu. Co pozwala Hartowi realizować taktykę na tym pojedynek. Bo takie cofanie się za podwójnej gardy to za bardzo nic nie daje. Niby nie daje sobie większej krzywdy zrobić Man, ale... Uwaga sędziego trochę niepotrzebna, tam się nic niebezpiecznego nie dzieje. Że woli dmuchać na zimno. Pewnie tak. No nareszcie jakaś kombinacja ze strony Mana. Pierwsza od naprawdę dłuższego czasu. Najpierw przyjął lewy podbródek, później odpowiedział kilkoma ciosami prostymi. No ale teraz znowu schował się za gardą, zobaczymy, czy odpowie. Lewy prosty, prawy, lewy sierp, prawy prosty. No ale to akurat Hart zabrał na gardę. No ale teraz trafił lewym sierpowym. Zachwiał się lekko Hartko, aż pokazuje, że nic się nie stało. Możliwe w sumie, że trafił go na jakimś lekkim wykroku. I to zachwianie się było właśnie złą pozycją spowodowane, no bo nie wydaje się, żeby Hart odczuł ten cios. No nie wygląda na to, żeby zamroczony. Ale czasami się zdarza, że właśnie coś takiego widzą sędziowie i
Nie mówię o tym, że to było w tej rundzie, w tym pojedynku, ale że takie zachwianie się właśnie, mimo że bokser nie odczuł ciosu, może skończyć się przyznaniem punktu za rundę rywalowi. Bardzo konsekwentny Hart w swoim boksie, cały czas idzie za rywalem. Tak jak na początku w tych pierwszych rundach zadawał mniej ciosów, tak teraz na pewno intensywność jest po jego stronie. No ale końcówka dla Mana, który tą ostatnią akcją przechylił szale zwycięstwa w tej rundzie. Tego nie wiem, ale na pewno poczuł się lepiej, poczuł trochę taki napływ pewności siebie. No tak, czyli nie zdobył punktu, ale poczuł się lepiej. Ja bym sobie życzył, żeby było na kartach punktowych po tej rundzie remisowo, szczerze mówiąc. No, remis rzadko dają sędziowie. Nie, chodzi mi o to, że po czterech rundach, że po dwie rundy jakby punktowali. No tak by było uczciwie, no ale... Wydaje mi się, że tak by było, tak. Początek piątej rundy. Aktywnie jak na siebie Mann zaczął. Zadaje ciosy. To jest podstawowa różnica. Tego nie robił w poprzednich starciach. Lewy spotkaniowy przed chwilą trafił Hart. Tak, on musi zadawać te ciosy proste, żeby trochę zatrzymywać ataki Harta. No ale gardę szczelniejszą ma Hart. Wydaje mi się, że te ciosy proste częściej dosięgają twarzy Mana. Tak, właśnie. To jest ciekawe, bo teoretycznie te ciosy proste, no to powinna przewaga być po stronie Mana. Tak, wyższego zawodnika. Ale intensywnie z krokiem do przodu wchodzi Hart. Bardziej zdecydowany i to przynosi efekt. No i porwał się na taki odważniejszy atak, ma lewy sierp, prawy sierp. Ale tak jakoś nie był, nie przygotował tego za dobrze. Tu prowokuje teraz Mann. Tak, to był chyba buziak. Tak. No ładny lewy. Tak, Hart lepiej operuje tym lewym prostym. Strasznie długo czeka na to, żeby jakąś akcję przeprowadzić Mann. A jak już się na to decyduje, to jakoś tak... Tak, w tej rundzie chyba przyszło takie pierwsze zmęczenie, bo z jednej i z drugiej strony brakuje dłuższych akcji. Obaj się ograniczają do pojedynczych ciosów. No tak, ale w wykonaniu Harta to mnie akurat nie dziwił, no bo rzeczywiście na pressingu 4 rundy, natomiast Hart cały czas czeka. Pewnie na to, żeby Hart się zmęczył troszeczkę. No, dziś w tej rundzie już dwa razy prawy prosty doszedł. Taki bity z góry, bo obniżona pozycja Harta. Proszę. Lubi prowokować Rahani Mann. Ale myślę, że Hart jest zbyt doświadczony, żeby łapać się na takie sztuczki, żeby się podpalać. Nie, na pewno nie. Natomiast taktyka, jaką obrał na ten pojedynek, jednak powoduje, że ten pressing musi wywierać cały czas. Tutaj w tej piątej rundzie było troszeczkę mniej tego.
Mama dzisiaj już. No właśnie, a dwa razy właśnie w taki sposób trafił Mann, więc wydaje mi się, że ta runda mogła pójść na jego konto. Mann nie siada w narożniku, co jest rzadko spotykane w boksie zawodowym. Zresztą takie przyzwyczajenie jeszcze z boksu amatorskiego. Znowu trafił prawą ręką gdzieś tam w górną część głowy Harta. No i tak Mann musi boksować, nawet jeśli te ciosy nie są zbyt celne, zbyt mocne, to musi zadawać sporo, żeby nie dać się Hartowi rozkręcić. Hart właśnie jakoś zwolnił. To już druga runda w słabszym tempie. Tak, być może już się zmęczył, no ale Mann też będzie coraz bardziej zmęczony, przez to bardziej narażony na mocne ciosy, na knockout. Będzie miał gorszy refleks, gorszą odporność, więc wszystko się może jeszcze zdarzyć w tych końcowych rundach. Miejmy nadzieję. Ja bym sobie życzył, żeby ktoś tutaj odniósł przekonujące zwycięstwo. Tak, kibice też by na pewno tego chcieli. Nawet nie chodzi o knockout, tylko po prostu to jest taka walka, że tak jak już mówiliśmy, no obaj no to jest może nie być albo nie być, ale naprawdę istotny pojedynek dla obu zawodników. Byłoby dobrze, żeby któryś z nich zdecydowanie wygrał. To prawda, żeby nie było żadnego pokrzywdzonego przez sędziów. Chciał teraz lewym, prawym, prostym uderzyć Mann, ale tak jakby rozmyślił się w pół ruchu przy uderzeniu prawym, prostym. Tak, takie ciosy bez przekonania. Zachęciły tylko Harta do ataku. No nie, już mocno przystrzelił Hart, tak jakby no, drugą rundę zbiera siły na coś większego chyba. Miejmy nadzieję, że to było takie 6 minut małego kryzysu kondycyjnego i może zaraz złapie drugi oddech po tych środkowych rundach Hart. No to zmęczenie jest już widoczne u niego, natomiast Mann dosłownie skacze. Tak. No i widzimy, zachęca publiczność do dopingu. Jednak hala się nie zapełniła, trzeba powiedzieć. Szkoda, bo wydaje mi się, że całkiem udana gala. Tak, zestawienia ciekawe. Jeszcze przy następnej walce będzie miejscowy zawodnik, więc może trochę osób przyjdzie. Tak, na ostatni pojedynek, nawet nie na ostatnie dwa. No, a może gdzieś jest... tam chodzą po korytarzach i pojawią się na hali. No może rzeczywiście to jest specyfika niemieckiej publiczności. Tutaj widzimy opuchlizna, prawe oko. Tak, ale wydaje się, że się nie powiększa. Już ona była po pierwszej czy po drugiej rundzie, ale nie wydaje się, żeby się coś tutaj pogarszało. Siódma runda, cztery starcia do zakończenia tego pojedynku. No i tak, to był dobry pomysł. Przestrzelił prawym podbródkowym Mann, więc od razu lewym sierpowym uderzył Hart, ale też nie trafił.
Ale musi Artur Mann uważać na takie próby radosne i trochę nonszalanckie. Wydaje mi się, że kiedy się zadaje taki... Nie wiem, czy tam nie było lewego, prostego wcześniej, ale jeżeli nie, no to jeżeli się zadaje bezpośrednie prawe podwrótkowe, no to trzeba uważać, trzeba być pewnym, że to jest dobry moment. Tak, to są bardzo niebezpieczne ciosy dla zadającego. No właśnie, paradoksalnie dla zadającego. I tutaj trochę powróciliśmy do obrazu z pierwszych dwóch rund, czyli Mann aktywniejszy, zadający cały czas ciosy proste, natomiast Hart zbierający się dłużej do ataków. A jak już się zdecyduje, to te ataki są solidne, no ale jednak taka runda najczęściej idzie na konto zawodnika aktywniejszego. Większe grono kibiców na pewno ma przy sobie Artur Mann. Słychać tam, jak publiczność wykrzykuje jego imię. No ale jak na wagę Kruse rusza się całkiem dobrze. Jest sprawny cały czas, nawet trochę za bardzo skacze na tych nogach. Nie, no tak, oczywiście, to mu trzeba oddać, że on tutaj widać, że jest pewny siebie, ma jakiś, może nie w pełni realizuje taktykę, podejrzewam, natomiast umie walczyć na pewno. Hart jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, no i lepiej lub gorzej, ale jednak Mann sobie z nim radzi. Czystych ciosów w tej walce brakuje, to jest to. To prawda, przy ich sile ciosów to rzeczywiście robiłoby wrażenie, no ale bardzo dużo ciosów spływa po gardzie. To dobrze, że mają dobrą obronę, że większość tych ciosów wyłapują. Kroczy Hart, cały czas kroczy za rywalem. Poluje na taką odpowiedź po przyjęciu na gardę lewym sierpowym Mann, ale nie daje się zaskakiwać tym Hart. Tak, jest to dla niego zbyt widoczne. Dobra runda, w dobrym tempie. Obaj wiedzą, że teraz muszą trochę podkręcić tempo, zaznaczyć swoją przewagę. Mi się wydaje, że Mannowi się wydaje, że on chyba ma przewagę na kartach punktowych, bo jednak wydaje mi się, że ten duży spokój się bierze także z tego. Zresztą nie mówię, że nie ma prawa tak myśleć, ale... Tak, moim zdaniem wygrywa tę walkę i też rzeczywiście sędziowie będą te rundy wyrównane, chętnie przyznawali jemu. Tutaj widzimy z tyłu za Hartem pięściarz zawodowy również z Armenii, Armand Orosian. Oglądaliśmy go na antenie Fight Clubu chociażby w styczniu, kiedy wygrał z Abdulem Khatabem z Danii. To jest kat młodych Duńczyków. Także ja tylko czekam, aż on znowu zostanie zaproszony na jakąś galę do Danii. A tutaj widzimy, jak zachęcał Harta do większego wysiłku. Bo wydaje mi się, na trzy rundy przed końcem powoli się to zwycięstwo zaczyna wymykać z rąk Harta. No tak, a ponieważ nie ma już chyba siły tak intensywnie pracować, to pewnie będzie szukał rozwiązania w nokaucie. No musi, bo wydaje mi się, że na punkty to tutaj już... mała możliwość. Gdybym miał punktować na jego korzyść, to na pewno trzecia i czwarta runda, ale jeśli chodzi o inne, to nic nie przychodzi. Tak, później już trochę zgasł.
Mana kontra Sierpy Harta. No i widzimy już z całej siły uderza Hart. Myślę, że on miałby tutaj ochotę na taką ringową bójkę. Oj tak, on na pewno. Ale nie chce to wejść Man. I tutaj możemy zacząć powoli rozumieć, że tego, w cudzysłowie oczywiście, unikanie walki, chodzenie na nogach cały czas, nie był w tym pomysł. Tak, jeśli staje w linach, to tylko na chwilę. Przyjmie tam ze 2-3 ciosy na gardę i już go nie ma. Zaraz już szuka środka ringu. No, prowokuje cały czas Man, ale wydaje się, że Hart mimo wszystko ma zbyt ograniczony repertuar ciosów, żeby tutaj jakoś tą obronę rozmontować. Próbuje wszystkiego, ciosów na górę, na dół, no ale pojedynczymi ciosami niestety nie zrobił krzywdy rywalowi. Dobra końcówka. No i myślę, że runda dla Mana. Tak, też mi się tak wydaje. Tutaj by się przydał jakiś prawy prosty ze strony Harta, bo jednak wydaje się, że Man zdążył się przyzwyczaić do tych sierpów. Takim ciosem się nie da zaskoczyć. Jakby spróbował Hart prostymi uderzeniami coś tutaj wskórać, to może... Tak, bo te proste na początku wchodziły, a teraz te sierpy bije tylko na gardę. No i coraz bardziej nerwowo, mimo wszystko chyba ormiańskim narożniku. Też mówił po niemiecku. Dwie rundy do końca. Uwagi na rożniku wysłuchamy. Zobaczymy, co zrobić z tym pięściarzem. Man zaczyna aktywnie, czasami prostymi. Hart również odpowiada podwójnym lewym. Tak, ale widać, że Man się czuje bardzo komfortowo teraz. Pierwsze 30 sekund tej rundy swobodnie, właśnie lekko na nogach poruszając się, boksując właściwie tylko lewą ręką. Tak, on się chwilami bawi tym pojedynkiem. Tak, on tutaj bardzo dobrze już czuje dystans, tak. W tym momencie to jest dla niego łatwa walka, to już oczywiście musi być skoncentrowany do końca. Wie, że nawet jak zadaje takie lekkie ciosy, to i tak psuje koncepcję Hartowi. No i jak tam temu uda się coś trafić, to on się tylko uśmiecha, wysyła buziaka i dalej robi swoje. Czyli poniekąd, powoli podsumowując, chcieliśmy wyraźnego zwycięstwa i mimo tego, że tych mocnych ciosów chyba się nie doczekamy, no to przewaga Mana wyraźna. No i jeżeli on wygra, to będzie to zdecydowanie uczciwe zwycięstwo. Zgadza się, chociaż jeszcze wiele może się zdarzyć. Chciałem wypowiedzieć te sakramentalne słowa przed po rozpoczęciem 9 rundy, ale mimo wszystko zrezygnowałem, bo wydaje mi się, że jednak Hart już tutaj nas nie zaskoczy, no ale zobaczymy. No i nie możemy powiedzieć, że to jest waga ciężka i tu każdy cios może zmienić obraz walki. Nie, możemy. No o junior ciężki też się tak mówi. Ciężka, tak, też te ciosy waża. Hart nie odpuszcza, ale jest przez to zmęczenie. Zdecydowanie nie jest tak dynamiczne jak na początku walki. No i Man sobie dosyć dobrze radzi z tymi jego atakami.
Chyba Man się trochę zmęczył jednak na koniec. Nie jakoś strasznie, ale tak wreszcie coś widać. Ciężej oddycha. Chętnie bym go zobaczyła z jakimś prospektem. Z jakimś młodym, niepokonanym zawodnikiem. Kogo Mana? Tak, tak. Takie walki zawsze są bardzo interesujące. Ale z kim? No, z Geworem może na przykład? O, to by było dobre, czy nie? No nie wiem, czy promotorzy by do tego dopuścili. Mówię o teorii. No tak, taką walkę bym zobaczyła. Proszę Państwa, przed nami 10. runda, więc wypada powiedzieć, że Hart będzie musiał postawić wszystko na jedną kartę, jeżeli chce wygrać. Myślę, że on już od kilku rund próbował w ten sposób rozwiązać walkę. No ale nie udało mu się blokować żadnego celnego ciosu. Zobaczymy, nie można mu odbierać szansy, ale rzeczywiście na punkty ładnie to rozwiązał Man. Tak, coś tam zachwiał się poważnie, czy nie wiem, czy się pośliznął Hart, czy zobaczymy. No jednak, cios za cios. Byłby, no, błąd by zrobił na pewno Man, gdyby się zdecydował na taką walkę. Coś tam pokazuje Hart, chyba że ślisko jest na ringu. Ale rzeczywiście się ślizga. No tak, to sędzia powinien coś z tym zrobić, bo to jednak bardzo niebezpieczne. No, stara się Hart, natomiast chyba ten spadek kondycyjny, który widzieliśmy od mniej więcej 5. rundy, nie zdołał go Hart przezwyciężyć. No, nie złapał drugiego tchu. No i teraz idzie za Manem, no ale to jest takie już bardziej człapanie. Tak, już mu nogi zostają z tyłu, to już nie jest to. No i jeszcze się ślizga, więc to w ogóle wszystko przeciwko niemu. No, ładnie teraz trafi. Tak, a Man, no zachwiał się chyba nawet Man przez chwilę, tak, ale nie, nic nie z tego nie robi. Poznać. No ma taką osobowość showmana, też się w boksie przydaje. No, tam było zderzenie głowami chyba. No, ale to już tylko 40 sekund, nie ma sensu przerywać walki. Ostatnie 30 sekund. No się chyba na nic nie zdobędzie tutaj Hart. No tak, w ten sposób na pewno nie wygra, jak podchodzi z dwoma, trzema ciosami. Mam w stanie się wybronić. Zresztą szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nawet gdyby tutaj mocno trafił Mana, mielibyśmy liczenie, to i tak nie odwróciłby sytuacji. Tak. No ale przynajmniej próbuje. Natomiast trzeba powiedzieć, że to będzie poważne, już poważny regres w karierze Harta. Na koniec małe zapasy. No tak, niestety Leon Hart dzisiaj ale trzecia porażka. Tak, ale ładnie Man się zachował, od razu podziękował. Był gong. Złośliwości się skończyły. No i cóż, czekamy na werdykt. Natomiast wydaje nam się, że on może być tylko jeden. Tutaj lepszy dzisiaj był zdecydowanie Artur Man. No i myślę, że będziemy z zainteresowaniem obserwować poczynania tego zawodnika.
Myślę, że warto. No i zobaczymy, co dalej. Czy będzie bronił tego pasa, czy raczej będzie celował w jakieś poważniejsze tytuły. No ja myślę, że jeżeli on skoczy teraz do rankingu WBO, no to będzie starał się piąć coraz wyżej. Natomiast no, wszystkie marzenia, wszyscy cruiserzy, którzy nie znaleźli się w tym turnieju, no to muszą na razie odłożyć troszeczkę. Bo wielki boks, jeśli chodzi o tę kategorię wagową, no to będzie rozgrywał się właśnie w ramach WSBB. Tak, i będzie to trwało 10 miesięcy. Pierwsze walki zaczynają się na przełomie września i października. No i zobaczymy po zakończeniu tego turnieju, gdzie będą pasy. No, troszeczkę nam się przedłużyło oczekiwanie na werdykt, ale to już tylko chwilę dzielą nas od tego, żeby usłyszeć, że Artur Mann był dzisiaj lepszy. Ja bym dała dwie rundy Hartowi. Trzecią, czwartą. Tak, ja tak samo. Najpóźniej już mnie nie przekonywał. A ja tylko przypomnę, że to była przedostatnia walka dzisiejszego wieczoru, natomiast my jeszcze czekamy na główne wydarzenie gali w Ludwigshafen. To będzie starcie o pas młodzieżowy Federacji IBF między Abdallahem Pazim a Leonem Bauerem, czyli najmłodszym zawodowym pięściarzem w Niemczech, który podpisał profesjonalny kontrakt wieku, uwaga, 16 lat. Kolejny wunderkind niemiecki. Na to przynajmniej liczą promotorzy. Liebe Boxfreunde, bevor wir zum Urteil kommen, danke für 10 großartige Runden an beide. Punktrichter Peter Milord wertet diesen Kampf 95-95. Punktrichter Frank Michael Maas wertet diesen Kampf 96-94 für Artur Mann. Punktrichter Jörg Milke wertet diesen Kampf 97-93. Und damit neuer Titelträger des vakanten Gürtels, des Interconti-Gürtels der WBO ist Artur Mann! No i trzeci sędzia 97-93 dla Artura Manna. No, bardzo mnie zdziwiła ta punktacja jednego sędziego. Nie też, byłem zadowolony, że punktujemy podobnie, a tu się okazuje, że widzieliśmy tę walkę inaczej niż sędziowie. Jak to się na ziemi niemieckiej. Dokładnie, Niemcy potrafią zaskoczyć w każdych okolicznościach. W walce swoich.